Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam. Porada 60. Skróty klawiszowe do wstawiania i usuwania zarówno komórek, wierszy, jak i kolumn. Jeśli chcesz dodać sobie kolumnę, to pamiętaj, że Excel zawsze ją wstawia na lewo od miejsca, w którym jesteś. Czyli jak mam teraz zaznaczoną komórkę w kolumnie G, to Excel mi doda dodatkową kolumnę na lewo od niej. Żeby to zrobić, wykorzystam skrót klawiszowy Ctrl-Shift+. Pojawi się wtedy takie okienko i z niego można sobie wybrać odpowiednią opcję. Ponieważ chcę wstawić cały wiersz, naciskam dwa razy strzałkę w dół i mam odpowiednią opcję zaznaczoną. Odpowiednio strzałka w górę, to przesuwam się na tej liście w górę. I wystarczy to teraz zatwierdzić Enter. I proszę, Excel dodał dodatkową kolumnę. Podobnie, analogicznie dodaje się wiersz. Tylko Excel dodaje wiersz nad tym miejscem, w którym jesteś. Czyli jak mam zaznaczoną komórkę w wierszu 13, to Excel mi doda wiersz nad nią. Też ten sam skrót klawiszowy Ctrl-Shift+, tylko tym razem wybieram opcję wstaw cały wiersz. Zatwierdzam Enterem. Excel wstawił mi wiersz. Co jeśli chciałbyś usunąć wiersz lub kolumnę? Bardzo podobnie, tylko inny skrót klawiszowy. Tym razem Ctrl-. Pojawia się niemal identyczne okienko, tylko z opcją usuń. I tym razem na początek usuń cały wiersz wybiorę i zatwierdziłem Enterem. Podobnie, teraz wracamy tutaj. Chcę usunąć kolumnę G, też Ctrl-, wybieram całą kolumnę. O, tutaj idzie cyklicznie, jak będę naciskał cały czas w dół lub cały czas w górę, czyli cała kolumna, Enter, została usunięta cała kolumna. Co jest ważne, jak dodajesz kolumny lub wiersze? Że Excel kopiuje ci formatowanie odpowiednio, albo z lewej, albo z góry. Czyli jak nacisnę Ctrl-Shift+, znowu wybiorę, dodaj całą kolumnę, zatwierdzę Enterem, to widzisz, że on skopiował sformatowanie z tych komórek na lewo od miejsca, w którym byłem. Akurat tego nie potrzebuję, to mogę sobie cofnąć Ctrl-Z i jeszcze tylko właśnie pokażę analogicznie Ctrl-Shift+, tym razem cały wiersz, Enter i znowu zostało skopiowane sformatowanie z nad wiersza, w którym byłem. No, cofamy, Ctrl-Z. Jeśli nie chcesz dodawać całego wiersza, czy też całej kolumny, na przykład załóżmy, że jestem w tym miejscu i chcę sobie dodać kolumnę, ale tylko do tej tabeli. Nie chcę, żeby mi się przesuwała ta tabela na dole. Jak nacisnę Ctrl-Shift+, wybiorę całą kolumnę, no to mi przestawi również to na dole. Nie chcę tego, Ctrl-Z. Więc mogę sobie zaznaczyć obszar odpowiedni tylko w tej tabeli i nacisnąć Ctrl-Shift+. Tym razem wybrać opcję przesuń komórki w prawo. Pamiętasz, cały czas dodają się komórki czy też kolumny na lewo od zaznaczonego miejsca. Czyli te komórki zostaną przesunięte w prawo, a tu pojawią się nowe. Czyli to akurat jest przesuń właśnie aktualne komórki w prawo. Enter. I pojawiły się dodatkowe komórki. Tylko w obrębie tej tabeli. Ta na dole nie została ruszona. Bardzo podobnie robisz, kiedy chcesz dodać wiersz. Tylko wybierasz opcję przesuń w dół. Czyli wybiorę, a załóżmy, że właśnie w tym, że chcę tylko w tej tabeli, a nie chcę, żeby się ruszała ta. Bo jeśli sobie wybiorę Ctrl-Shift+, to mogę właśnie przesunąć w dół, ale mogę dodać cały wiersz. Jak wybiorę cały wiersz, to również dodadzą również się komórki i tej tabeli. A ja tego nie chcę, więc Ctrl-Z i jeszcze raz Ctrl-Shift+, jest odpowiedni obszar zaznaczony. Excel nawet się domyślił, że przesunąć w dół chce. Wystarczy nacisnąć Enter, żeby zatwierdzić i został dodany wiersz tylko w tej tabeli, czyli tylko tyle komórek, ile zaznaczyłem. Jak to cofnąć, nie używając skrótu klawiszowego Ctrl-Z? Czyli jak usunąć właśnie tylko fragment wiersza czy kolumny? Też masz do wyboru oczywiście Ctrl-, i
jest opcja usuwania przesuń komórki do góry odpowiednio i tutaj dla kolumny odpowiednio Ctrl minus, przesuń komórki w lewo, Enter i udało się. Co jest przy tym ważne, żeby na pewno zaznaczyć odpowiednią ilość komórek, bo jeśli zaznaczę mniej komórek, tak specjalnie Ctrl Shift plus nacisnę przesuń w prawo, no to widać, że burzy się struktura tej całej tabelki. No to Ctrl minus, żeby poćwiczyć, no i Enter, przesuń w lewo, naprawione. Tak samo jakbym zaznaczył tylko te wiersze, Ctrl Shift plus, przesuń w dół i też widać, jak to jest zaburzone. To jeszcze raz Ctrl minus do góry, żeby się naprawiło. Co tu jest istotne, że jeśli zaznaczysz sobie cały wiersz, na przykład Shift spacja i naciśniesz Ctrl Shift plus, to Excel automatycznie ci doda cały wiersz. Nie będziesz musiał już wybierać. No tu akurat byłem w tym miejscu i mi skopiował formatowanie z góry. I podobnie Shift spacja, Shift w górę, mam dwa wiersze, naciskam Ctrl Shift plus, to daje mi dwa wiersze. Odpowiednio cały czas kopiuję to formatowanie. Też jeśli nacisnę teraz Ctrl minus, automatycznie usunął te dwa wiersze. Tu akurat chcę mieć tylko jeden wiersz usunięty, czyli ten, Ctrl minus. I analogicznie szybko dla kolumn, Ctrl spacja, zaznaczam kolumny, Ctrl Shift plus, dodaję. Może sobie po prostu Ctrl minus zrobię od razu. O, tu spacja, jeszcze nie chcę kopiować formatowania z tej tabeli, tylko puste, czyli Ctrl Shift plus, jest i teraz mogę tak zaznaczyć i skąd będzie kopiowane formatowanie? Zawsze na lewo od miejsca, z którego jesteś, czyli akurat z kolumny F, czyli Ctrl Shift plus i dodały się dwie kolumny. No, mi są niepotrzebne te trzy, więc usunę je od razu Ctrl minus. Jak masz zaznaczony cały wiersz lub całą kolumnę, Excel automatycznie domyśla się, co ma zrobić. Co zrobić, jeśli nie chcesz usuwać wiersza albo kolumny, tylko je ukryć? Możesz wykorzystać odpowiednie skróty klawiszowe. Na to też są. I załóżmy, że chcesz ukryć wiersz. No, tu nie ma wyboru, ukrywa się cały wiersz albo całą kolumnę. I załóżmy, że chcesz ukryć wiersz 8. Wystarczy, że naciśniesz Ctrl 9. I tu wiersz został ukryty. Widać to, po siódemce nagle jest 9. I tu nie musisz zaznaczać całego wiersza, wystarczy komórka w danym wierszu. Czyli jeśli zaznaczysz na przykład 3 komórki w 3 różnych wierszach i naciśniesz Ctrl 9, to zostaną ukryte wszystkie 3 wiersze. Analogicznie, tylko z innym skrótem klawiszowym, jeśli zaznaczę sobie jedną komórkę z kolumny i nacisnę Ctrl 0, to usunie mi tą kolumnę. Jeśli zaznaczę sobie więcej kolumn, tak mogą być to nawet jakieś większe obszary, chodzi o to, ile tu jest branych pod uwagę kolumn, czyli tu jest brana pod uwagę kolumna I i J, czyli Ctrl 0 i zostały ukryte te kolumny. Jak odkryć te kolumny? No tu już niestety skrótu klawiszowego nie ma, trzeba zaznaczyć sobie kolumny i myszką wybrać sobie opcję odkryj. Pojawiły się, jeszcze zostały odpowiednie wiersze, tym razem Shift spacja, zaznaczamy i odkryj. I wszystkie kolumny i wiersze zostały odkryte. Warto jeszcze wspomnieć o jednym skrócie klawiszowym, jeśli aktualny arkusz to dla Ciebie za mało, naciskasz Shift F11 i Excel Ci tworzy nowy całkiem arkusz. I to były skróty klawiszowe do wstawiania i usuwania. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.